Znaczy, panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Przyszedł mi zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o funduszu kolejowym, druk nr 2191. Przedmiotem ustawy są cztery następujące sprawy. Finansowanie działalności zarządcy infrastruktury kolejowej na nowych zasadach, niezbędnych dla właściwego wdrożenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Rzeczpospolita Polska jest odpowiedzialna za następujące uchybienia. Brak środków zachęcających zarządcę infrastruktury kolejowej do zmniejszania kosztów zapewnienia infrastruktury i wielkości opłat za dostęp do niej, to jest naruszenie artykułu 6, znaczy ustęp 2 dyrektywy z 2001 roku Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 lutego 2001 roku. Umożliwienie przy obliczaniu opłaty za minimalny pakiet dostępu i dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, uwzględniających kosztów, które nie mogą być uznane za bezpośrednio przenoszone jako rezultat wykonywania przewozu pociągami, to jest naruszanie artykułu 7 ustęp 3 wyżej wymienionej dyrektywy. Dotychczasowa dotacja z budżetu państwa była przeznaczona na obniżenie podstawy do ustalenia stawki dostępu do infrastruktury kolejowej. Obecnie podstawa do obliczenia stawki nie obejmuje kosztów pośrednich. Dodatkowo pozostawienie obecnych przepisów, które powodują, że każda dotacja na remont i utrzymanie infrastruktury kolejowej obniży stawkę dostępu, artykuł 33 ustęp 5a ustawy o transporcie kolejowym. Oznaczałoby to, że stawki dostępu wynosiłyby zero, a budżet musiałby pokryć lukę finansową około 2 miliardów złotych. Ponadto przepisy projektu zakładają wprowadzenie zachęt dla zarządcy infrastruktury do zmniejszenia kosztów zapewnienia infrastruktury i wielkości opłat za dostęp do niej w umowie zawieranej pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu a zarządcą infrastruktury. Druga sprawa to usunięcie luki w prawie polegającej na braku regulacji w sytuacji, kiedy prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówi zatwierdzenia proponowanej przez zarządcę wysokości stawki dostępu. Ustawa przewiduje w tym przypadku, w przypadku braku zatwierdzenia przez prezesa UTK-u, stawkę dostępu za infrastruktury kolejowe obowiązuje stawka wysokości ostatnio zatwierdzonej. Punkt trzeci to jest wyeliminowanie systemu prawnego regulacji, który powoduje generowanie po stronie zarządcy infrastruktury kolejowej nieuzasadnionych strat finansowych. Projekt przewiduje wykreślenie artykułu 15 ustawy ustęp 7 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Przepis ten zakłada, że środki z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie linii kolejowych o znaczeniu państwowym zwiększają kapitał zakładowy spółki PKP PLK SA, a związane z tym akcje obejmuje Skarb Państwa. Przepis ten powoduje nieuzasadnioną stratę zarządcy infrastruktury wynikającą ze zwiększenia odpisu amortyzacyjnego. I ostatni punkt czwarty, dodatkowo projekt zakłada przeniesienie w roku 2014 z funduszu kolejowego 500 milionów złotych z przeznaczeniem na wykup akcji PKP PLK SA w celu zbilansowania zarządcy infrastruktury PKP PLK SA. Działanie to pozwoli na sfinansowanie obecnej obniżki stawki dostępu o 20% w stosunku do poprzedniego roku. W dniu 12 lutego 2014 roku Biuro Analiz Sejmowych wydało opinię, według której projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.